znowu rozmawiać? O pasterzu. O pasterzu. A wiesz, że nie tylko my kochamy dobrego pasterza? Że już znacznie wcześniej, zanim Pan Jezus przyszedł w ogóle na świat, to był król Dawid, który rozmawiał z Panem Bogiem. I wiesz, co mu mówił? Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. A jeszcze nie znał Pana Jezusa. To jak myślisz? Do kogo mógł mówić Pan jest moim pasterzem? Do kogo mówił Pan jest moim pasterzem? Do Jezusa. Nie znał jeszcze Jezusa. To było zanim Pan Jezus się narodził. Do kogo mógł mówić? Zobacz, on był pasterzem. Zanim został królem, był pasterzem. Grał sobie na harfie i pas owieczki swojego ojca. I śpiewał do Pana Boga. I z tego powstał psalm, z tych jego pieśni. I jeden właśnie z psalmów, o którym dzisiaj mówimy, w tym psalmie właśnie Dawid mówi: Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Do kogo mógł mówić? Pan jest moim pasterzem. Do pasterza. To jest... No nie znał Jezusa. Nie wiedział, że taki będzie. Do kogo mógł mówić, skoro Jezusa jeszcze nie było? Tego. Jeszcze nie znam. O, jest trudne pytanie. Do Maryi? Maryi też jeszcze się nie urodziła wtedy, wiesz? Czekali na Zbawiciela, Mesjasza, ale on jeszcze się nie pojawił. Rozmawiali z kim? Z kim mógł rozmawiać? Ojcem? No z ojcem. Z Bogiem Ojcem, tak. Z Bogiem Ojcem, tak. Rozmawiał i mówił do niego: Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Co chciał przez to powiedzieć, że nie brak mu niczego? Jak ktoś mówi, że ma wszystko, to znaczy, że w środku jest serce. Że ma serce, że jest babny. Że to serce jest szczęśliwe chyba, co? A jak mam wszystko, to jestem szczęśliwa. Niczego mi nie brakuje. Jestem szczęśliwa, czuję się kochana przez Boga, tak? Jak myślisz, czy jak, mówiąc nie brak mi niczego, to dziękował Panu Bogu za wszystko, co dostał? Aha. Ja też tak myślę, wiesz? Że mówiąc, Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, że w tych słowach dziękuję Panu Bogu za wszystko, co otrzymał. Aurelius, za co my możemy podziękować naszemu Jezusowi, dobremu pasterzowi? Zabawy, zabawki. Dziękujemy, Panie Jezu. To są zabawy wielkie tematyki. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Zabawy bajki. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dodajesz nam miłość, jesteśmy kochani, czujemy się kochani, czujemy się wyjątkowi, tak? Wiesz, że każdy z nas jest wyjątkowy dla Pana Boga. Każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne zadanie do wykonania na ziemi. Nikt nas nie zastąpi. Ktoś może za nas coś zrobić, ale nikt nas nie zastąpi. Dla każdego z nas Pan Bóg ma jedyny, niepowtarzalny plan. Plan, by wnieść Królestwo Boże tu na ziemi, by mówić o Panu Bogu innym ludziom, by rozsiewać tu w Niego Bożą miłość. Wszyscy usłyszeli, jak On bardzo nas kocha. Dlatego każdy jest taki wyjątkowy i dlatego każdego z nas Pan Bóg tak niesamowicie kocha.
bo każdy z nas jest inny i stworzony do innego zadania. Nie da się zastąpić żadnego z nas. Marelka ma swoje zadanie, tatuś ma swoje zadanie, mamusia ma swoje zadanie do wykonania. Gabuś, który teraz śpi, i Mikusia też ma swoje zadanie. I nikt nas nie zastąpi. To co, powtórzymy? Fragment psalmu. Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Super. Powiesz jeszcze raz, sama? Tak. No to powiem. Pan moim pasterzem. Nie brak mi niczego. Dobra. To zaśpiewamy coś na koniec. No, powstaje ładnie. Ale nie ma, nie ma. Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę, ale nie ma, nie ma. Nie ma takiego jak on. Nie ma takiego jak Jezus. Nie ma takiego jak on. Nie ma takiego jak Jezus. Nie ma takiego jak on. Patrzę, patrzę, ale nie ma, nie ma. Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę, ale nie ma, nie ma. Nie ma takiego jak on. Nie ma takiego jak Jezus. Nie ma takiego jak on. Nie ma takiego jak Jezus. Nie ma takiego jak on. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki. Nie, świeczka, świeczka, teraz złupno. Szukam, szukam, ale nie ma, nie ma. Krążę, krążę, nie ma, nie ma. Nikogo takiego.